no nie, ma, nie do końca tak można powiedzieć. Przejechaliśmy kawał drogi, każdy był wczoraj po meczu ligowym. Myśleliśmy, że naprawdę pójdzie nam ciężej, ale to co po sobie postanowiliśmy z początku, że wyjdziemy na całym boisku, zagramy w pressingu i dzięki temu podejrzewam, że wygraliśmy. Nie? Dzisiaj no, kogoś zawsze coś pobolewało po wczorajszych meczach czy coś, to trener dał szansę wszystkim zawodnikom i to właśnie dzięki niemu w ogóle taki wynik jaki jest. No ja się nabawiłem w zeszłym tygodniu kontuzji na dużym boisku, jeszcze nie wiem co dokładnie, no ale chłopacy mnie gonią, strzelają wszyscy, więc mam nadzieję, że już niedługo wszyscy będą mieli więcej niż ja. Myślę, że tak, jeszcze gdzieś tam na treningach dopracowujemy pewne schematy grania, których no, na razie na meczach nie gramy, bo się trochę boimy, ale to co gdzieś tam próbowaliśmy, to się udawało. My teoretycznie gramy większość z kontry, więc no to wychodzi, wydaje mi się, bardzo dobrze, skoro strzeliliśmy 6 bramek na wyjeździe. Wszystko dobrze się działo w wielu elementach. Tutaj muszę powiedzieć, że zespół z Kartus tak naprawdę był od nas lepszy we wszystkich elementach rzemiosła piłkarskiego. Byśmy popatrzyli też na tę sytuację, która miała drużyna z gości, to myślę, że jest tak na równi, także na nie możemy patrzeć. Pewnie gdybyśmy strzelili jedną jeszcze, czy może dwie bramki w pierwszej połowie, ten mecz ułożyłby się inaczej. No ale nie strzeliliśmy, gdyby oni strzelili jeszcze dwa przed dużą rzut karnym, to było 5-0 i byśmy schodzili na przerwę w dramatycznych okolicznościach. Na samym początku jeszcze było widać, że zespół chce, potem po czwartej bramce już trochę powietrze zeszło, nie było pary i jakoś tak doczłapaliśmy, że tak powiem, brzydko do końca tego spotkania. Okej, no tam jakąś analizę oczywiście sobie zrobiłem dla siebie, no ale to nie ma się nijak do tego, co będziemy prezentowali na boisku. Ja jakby w tej analizie bym mały element przykładał. Bardziej skupiam się na grze swojej drużyny, a ta gra dzisiaj nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli.